Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim, którzy oglądają oczywiście na YouTube. Witam też czat. Przed nami następna godzina. Temu się już z nosa dymi. Normalnie wściekły byk. Panie kolego, jeszcze tylko zrobimy magiczny przycisk deaktywujący i aktywujący wszystko i idziemy. Z tego co pamiętam, to musimy teraz wrócić, tak? Ale możemy sobie tam zejść. Za spoilery, ludzie są wysyłani na darmowe wakacje, dokładnie. Młody, a ty na co czekasz? Pytanie tylko, czy ja dobrze idę, no skoro miałem wrócić. Młody został. Czemu on nie chce zejść? A, bo ja chyba tam miałem iść, dobra. Tak, to jest drugi odcinek. Już idę. Ty tylko. Patrzcie, z nim sobie mogę tutaj wyjść. To nie jest problem. Aha, bo ja muszę tutaj iść. Dobra, teraz rozumiem. Idzie? Idzie, dobra. To... ile nam zajmie dotarcie do góry? Nie wiem. Zdążymy przed zimą? Nie wiem. Dobrze, dobrze. Skraj dzikiego lasu, odkryto obszar. Czekaj na mój znak. Już, możesz. Dobra, fajnie, bo on sam strzelał. Odyn, musisz być samodzielny, zacznij strzelać sam. Ale słaby. Kurczę, ta muzyka i ten klimat tego lasu. Wskaźnik zagrożenia wokół Kratosa. Dobra, to rozumiem. A i tak się robi szybki obrót. Kolejni wrogowie z lewej! Nie przerywaj ataku! Kurde, ale ich jest! Młody może mi zaczął strzelać. Na górze stoi menda. Mamy tu. Dobra. Jak mi poszło? Pomogłem? Jeśli chcesz pomóc, odwróć ich uwagę. Skup się na tych, których nie atakuje. Właśnie fajne by to było, żeby on sam atakował. Jest bezpiecznie. Rozumiem. Chłopcze, tutaj. Dobrze. Przed nami osada Jotunów. Jotunów? Gigantów. Potrafisz to odczytać? Część. Z języków, które znała mama. Są może powiązane, więc czasem potrafię się domyślić sensu. Rozumiesz? Jak ktoś to ogląda na YouTubie, to możecie mi napisać w komentarzach. Jeśli chodzi o mitologię nordycką, to czy coś polecacie, typu książki albo filmy? Chętnie bym sobie pogłębił wiedzę. O, no to. Ogiś. Coś jeszcze? Strzelaj wolniej. Szybkość szkodzi celności. Jasne. Ile trwa fabuła? Ponad 20 godzin. Dotyk Hel. Szybki, runiczny atak. Kontynuuj. Okej. A, tak to wygląda. Za mało mam hajsu, żeby to... I R1 się aktywuje, dobra. Aha, musiałem go zrobić, żeby mi puściło dalej. Idź. Dzięki. Wikingowie, top serial, fajnie, że też okazują kulturę tamtych czasów. Wytrzyma. Widzisz? Kurde. Ty matole. Ojcze, pomóż! Trzymaj się! Szybko! Ześlizguję się! Chłopcze, spokój! Jestem blisko! Możesz, kurde, patrzcie co tu jest dookoła. Nie było tak źle. Nie tak szybko. Twój pośpiech nas zgubi. Przepraszam. Kolejne draugry. Nie ruszają się. Są martwe? Znaczy, bardziej martwe? Chłopcze. Nie są, nie są! Poziom trudności walki. No to też wiem, o co chodzi. Pamiętaj! Celność przed szybkością! Uważaj z tyłu! Kurde, to mi nawet wyszło, powiem wam. Kurde, młody, po co ty to dotykałeś w górę? Uwaga, z tyłu! Ja muszę jeszcze mieć takie automatyzmy rzucania tym. To był ostatni. Poszło mi lepiej? Więcej rozmysłu. Nieważne, czy oddasz jeden strzał. Pokaż cierpliwość. Spójrz na to. To widzę, tylko tak się rozglądałem jeszcze. Przeczytaj. Aha, tu kiedyś był tak. Giganci handlowali tu z bogami dawno temu. Ciekawe, czy był tu Odyn. Nad nami! Coś przybija ścianę! Gdzie? Coś przybija ścianę! Oho. Spadli. Kurde, młody byś zaczął strzelać, to byłoby fajnie. Ty, ale dzieje się sporo teraz w takiej walce. Trochę ich na dystans wygląda, co? Oj, tymi na drugim poziomie już to nie jest tak łatwo. Cieszę się ogólnie z mojego wyboru, bo myślałem nad Cyberpunkiem albo God of Warem raz jeszcze. I to był dobry wybór jednak. Cyberpunk to jest totalnie nie mój klimat. Słyszysz? Co to? Przekonamy się. Trzymaj się blisko. Co to? Idziemy w stronę strasznego śpiewu? Za wiedźma jakaś. Młody chyba może... Tak to wygląda, jakby młody mógł... ją ogłuszyć i wtedy ona jest jakby do ruszenia. Powiedz kiedy! Użyj strzał! No nie? Tak. Prawdziwy upiór! No właśnie, co to? Zabij 5 upiorów. To są te eliminacje wszystkie. Nie myślałem, że kiedyś go zobaczę. O kurde, jakby takich było troszkę więcej. O, tam coś jest, tylko... Czy tam się można dostać? Chwila. Dobra, młody, idziemy tutaj. Nadal nie rozumiem, czemu ten człowiek zaatakował nasz dom. Mówiłem ci, chłopcze, nie wiem nic więcej. Spójrz w górę! Chyba musimy tam wrócić. Ale jak? Chodź za mną. Uważaj! Dobrze, jakiś ten topór wysłał albo coś. Coś tu się będzie działo. Mamy jedno. Ja tak naprawdę najbardziej po tym Assassinie Valhalla tak zacząłem troszkę czytać sobie o mitologii nordyckiej. Później jak robiłem tatuaż też, no to sporo. I... podoba mi się ten temat, naprawdę. Jedno mam otworzone. Tu jest drugi, dobra, widzę go. Kurde, gdzie jest trzecia? To jest pytanie. Mówiłeś, że ludzie mogą chcieć nas okraść. Zabiję ich, jak spróbują. Nie boję się. Jeśli spotkamy ludzi, będziesz się trzymał z dala. Rozumiesz? Ale potrafię już walczyć. Będziesz się trzymał z dala. Koniec tematu. Została jedna pieczęć. Widzę ją. Ale to jest daleko. Udało się. O, tutaj. To była ostatnia. Sam masz ochotę pograć, jak to oglądasz. No, God of War. Kurczę, wydaje mi się, że tylko Wiedźmina dałbym wyżej, oprócz tej gry. Dlatego tak bardzo chciałem ograć przed Ragnarokiem. A wyobraźcie sobie, gdyby na przykład w szkołach było tak dużo mitologii nordyckiej. Ale to byłoby kozak. Z lewej! Aha, tego trzeba tak, dobra. Piękny filmik. Załatwiłeś go. Ale co, myślisz, że był tylko jeden? Ubiory się nie poddają! Jeszcze moment! Nista! Użyj strzał! Kurde, fajna ta walka teraz, podoba mi się. Trochę niepotrzebnie czasem klikam inne rzeczy, ale mimo wszystko jest fajnie. Dawaj tą wieźmę, uczymy ją. Ojcze, uważaj! Ty mnie nie trafię, nie? Uważaj, trucizna! Dawaj, może nawalamy, dawaj. Uziemię ją, daj mi znak! Kurde. Teraz. Wow, ciężko było. Te upiory są naprawdę upierdliwe. Nie, we wcześniejsze God of War'y nie grałem, ale to może kiedyś sobie przejdę. Aczkolwiek jakoś nie czuję potrzeby też. A dobra, już wiem, jak trzeba zrobić. Udało ci się. Siema. Dziękuję za wszystkie suby, tylko powiadomienia są wyłączone, więc nie widzę co i jak. Tutaj coś jest. Ci wszyscy umarli. Tam jest bezpiecznie? A myślisz, że tu jest? O! Co tak śmierdzi? Trupy. Teraz! Czy to sługi Hel? Co? Są dotknięci. Spójrz! Niech ktoś rozpali ogień! Sigmund, twoje noże! Tyle dni bez kawałka mięsa. Mięsa? Chodzi o nas? Stań za mną. A co jeśli zmienią się jak inni? Musimy utrzymać ich przy życiu. Obdzierać z mięsa. Kawałek po kawałku. Zajmę się nimi, chłopcze. To tylko jeden człowiek. Co to za goście są? Bo przebierali się pajace. Ojcze, pomóż! Dźgnął go młody, widzieliście? Chłopcze! Pierwszego zabitego człowieka. Odetnij się od tego. Chodź. Czeka nas długa droga. Oni się zmieniają. Zaczekaj tu. Sam się tym zajmę. O, tak bym się idzie. Ale ten dostaje normalnie obrażenia. Chyba tylu. Oni wrócili. Już po wszystkim. Chcę stąd iść. Więc pozbieraj się. Musimy znaleźć wyjście. Tamten łańcuch. Chodź młody, ja cię podsadzę, a ty weź łańcuch. Chociaż tutaj też mógłbyś. Tutaj. Idź opuścić łańcuch. Poprzednie części są na bazie mitologii greckiej, tak? Okej. No ale to tamty to chyba już tak bardziej dla siebie. Atreusie, łańcuch. Młody dalej przeżywa. Tak, łańcuch. Zadręczasz się, chłopcze. Zrozum. On by cię zabił. Wiem, musiałem to zrobić. Wiem, ale... Więc wracamy do domu. Co? Tak łatwo się poddać. Na samym początku. Nie! Poddaję się! Dam radę. Muszę tylko... Muszę złapać oddech. Wchodź na górę. Jestem gotów. Sreberko, zawsze spoko. Posłuchaj mnie. Wojownik musi się wyzbyć emocji, jeśli ma być skuteczny. Przed nami mordercza przeprawa. Nie dla chłopców. Musisz być wojownikiem. Rozumiem. Co tak krzyczy? Na tego ptaka. Oczy Odyna, 1 z 5. To jest ten kruk. A ty cwaniaku. Co podglądasz? Ty, weź go. Nie mogę zmusić tej szkapy, żeby przeszła przez most. Boi się czegoś w tamtych drzewach. Że co, proszę? Ojcze, rzuć toporem w te drzewa po drugiej stronie. O te tam, z białą korą. Zaufaj mi w końcu. Proszę. To drzewo z białym pniem i pomarańczowymi liśćmi. A tutaj, dobra. Po drugiej stronie mostu. Ktoś tam siedzi na nich. Miałeś rację. No! Mądraliński z ciebie chłopak. Jesteś chłopcem, prawda? Ma jakieś imię? Nie wiem. Nigdy nie zapytała mnie o moje, więc ja nie pytałem o jej. Jak się zwiesz? Brok. Vera Logan. Ej, pewnie mi nie uwierzysz, ale ten twój topór, to ja go zrobiłem. Razem z bratem. Jedno z naszych dzieł. Więc nie pozwól się do niego dotykać nikomu poza nami. Musisz się z nim obchodzić, inaczej długo ci nie posłuży. Mogę go dla ciebie wzmocnić, choćby zaraz, jeśli chcesz, sukinsynu. To co ty na to? Ha! Masz rację. Nie wierzę ci. Chodź, chłopcze. No czekaj, pod rękojeścią jest runa w kształcie widelca. Digr, bikia, dumbr, bakrał. To był nasz znak, mój brata, zanim się rozeszliśmy. Mam przy sobie jego połowę, widzisz? To jak? Chcesz, żebym go ulepszył, czy nie? Dobrze. Oczekuję wzmocnienia. A gdzie druga połowa znaku? Ma ją mój przygłupi brat. Ale to ja mam cały talent. Spójrzcie! Już się wami zajmuję. Sklep krasnoludzki. Tu możesz ulepszyć posiadane wyposażenie lub stworzyć zupełnie nowe. Okej. No chujka. Dobra. Aha, tu są opisy. Ulepszenie topora. Przytrzymaj. Oj, to co mówiłem wam przed chwilą, żeby pasowało go ulepszyć. A, możemy sobie na ramienniki dać. I młodemu możemy pancerz też wybrać. Mam 1300. A nie, srebra mam 3200. O, to jeszcze 13 tysięcy, Boże, nie 3000. Coś ci chodzi po głowie? Artefakty. To jakąś zbroję byśmy sobie może trochę zrobili, co? Ta daje więcej do siły, mniej do obrony. Ta daje... Artefakty najlepiej sprzedać, tak? Nie wiem, czy iść w siłę, czy w wytrzymałość, czy jedno i drugie by się przydało. Siła, obrona, ten na przykład. Dobra, idźmy może w siłę. Uśmiech odstraszy pewnie większość wrogów, ale po co ryzykować? A, i teraz ten na ramienniki można ulepszać. I na przykład teraz miałbym 40 siły już, jakbym to ulepszył. Ale co młodemu pancerz. O, to jest bardzo fajne. To mi się podoba. Niewielkie rozmiary to naturalne. On będzie znajdował... Mniej do bicia. O, zdecydowałeś się? Super to jest. W tym momencie, w tym pancerzu... Co chcesz, młody? On będzie szukał kamieni zdrowia. Dobra, to chyba na razie mamy wymaksowane. 1400 mi zostało. Nie chcę nic mówić, ale nasi przyjaciele z... I na mapie pojawił się sklep, okej. I nowe umiejętności, słuchajcie. W końcu możemy ruszyć po coś. Walka w zwarciu albo na dystans. Na dystans myślę, że na razie byłoby spoko, tylko tak. Lodowy wybuch. Nie, chyba to weźmiemy sobie. Walka w szale to też może być spoko. Nie jest takie drogie, bo 500. Młodego jeszcze nie możemy ulepszyć, tak? Dobra, pancerz. To mamy. Drzewa wrócili pod okładkę. Czemu nie mogę zmieniać młodego? Widzicie, mam pancerz i nie mogę tam u góry przełączyć się na tego młodego jeszcze. Ciekawe, czy to będzie dostępne później, czy o co chodzi? Dalej, sprawdź topór w akcji! Znajdzie się dla mnie miejsce? Niczego nie popsuj! Oj, tutaj trzeba będzie robić unik przy tym drugim. O moje dzieło! Pójdzie! Pójdzie! Wiesz co ujdzie! Moje ruchy! Gówno wlazłeś! Już się czepia, już. Chyba tej szarży też nie ma co na razie używać, no nie? Czulek to rzeźnik. Pójdziesz w jego ślady? Nie wiem. Ta droga. Dojdziemy nią do góry? Tak, biegnie w tym kierunku. Moje towary. Chodź. Miło było cię poznać, Brok. Myślę nad imieniem dla twojej bestii. Może nazwę ją pieprzoną wdzięcznością. Hej, pieprzona wdzięczności do mnie. Pieprzona wdzięczność. Dobre. Zostawiłeś mnie samego w walce. Tak. Ludzie to jedno. Z całą resztą masz walczyć, póki nie każe ci przestać albo nie umrzesz. Wiecie co? Zrobiłem jeszcze. Żemy, rozumiesz? Weź się w garść albo wracasz. Rozumiem. Dobrze. Tędy. Można tak popchnąć po prostu, nie? O! Wygląda zachęcająco. Jak teraz? Trzeba to rozbujać, nie? O właśnie. Czekaj tam. Aha, to zjeżdżam w dół, dobra, kurde. Się co on krzyczy, zjeżdża w dół, dopiero się zorientowałem po chwili. Czekaj tam. Tutaj przyszli akurat wypierdzielę. Dobrze wykorzystać. Za mną, Atreusie. Już idę. A, pytanie... Tutaj mógłbym niby wrócić, tylko teraz... Teraz, chłopcze! Idę! Młody przeszedł? Chyba, że to bardziej u góry będzie. Myślałem, że nie uciekniemy. Nie dam nas zabić. Kurczę, ile tutaj jest tych skrzynek pochowanych. O, wróciliśmy tutaj. Kurczę, tylko jeden znalazłem. Tędy. Gdzieś to jeszcze musi być po drugiej stronie. O, nie wiem, czy nie tutaj. Tu jest jeden. Jeszcze jedna. Słuchajcie, jak zrobimy tak. Kurde, co przekminił. Róg krwistego miodu. Wszystkie 9 rogów można znaleźć w skrzyniach zamkniętych magią. Zebranie 3 rogów miodu zwiększa maksymalną wartość posiadanego przez ciebie szału. O, to spoko. Nigdy nie byłem tak blisko tej góry. Jest ogromna. Szkoda, że mama jej nie widzi. Chodźmy. Niezłe. Spójrz na to! Co to jest? Chłopcze. Spójrz! Z boku są wyryte runy. Co mówią? Gdy razem jesteśmy, dobrze nam wszędzie. Tego samotnik nigdy mieć nie będzie. Zagadka. Może jest tu jakaś wskazówka? To można zrobić. Rozwalić się tego nie da. Te pierścienie chyba powinny się obracać. Można je zamrażać, to na pewno. Dobra, przejdźmy się tutaj. O tak. Wracają! Wróć na dół! Pytanie brzmi, w którym momencie to puścić? Nie przypomina. Jak to nie? Co to jeszcze może być to? To chyba w porządku. A, dobra, okej, teraz się zaświeciło. Co tam jest napisane? O, rodzina. To nie wskazówka. To odpowiedź. Tego samotnik nigdy mieć nie będzie. Prawda? Narysuj runy na piasku przy użyciu noża. Naprawdę? Kinslow. Coś się stało! Czy to jest przejście do innego świata? Czy mi się wydaje? Nie. Chociaż. Cieszę się, że spotkaliśmy Broka, ale dobrze, że już opuszczamy to miejsce. To już przeszłość. Jest tam na górze. No właśnie, wróć, chciałem na górę. Kurde. Chłopcze, te ślady. Może to dzik. Nie wiem. Poszukam. Idź. Wojownik musi szlifować swoje umiejętności. Młody, niech idziemy, pójdziemy na górę, albo nie pójdziemy. Aha, czyli tam będę musiał pewnie wejść z drugiej strony. Co to za troll? Za tobą! O, główka tutaj... Widzę, że w główkę siedzi. Tego lamusa stąd, bo mi przeszkadza. Dobrze w nogę, żeby mi kurde strzelać, ale... Dzik powiadasz? No, niezły dzik. Dawno w lesie nie byłem, kurde, no. Zajebiste są te finishery, naprawdę, kurczę, mega. Dobrze, że to koniec. Kowadło. Mocny runiczny atak, wyświetl w menu. Czekajcie, skoro tutaj są te dzwony. Chwila, 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 coś tu musi być. Tutaj. W dobrej kolejności. Co to znaczy? Te runy symbolizują 3 norny. Norny? Panie losu. Panie losu. To nie wróży nic dobrego. Okej. Tak. Skrzynia powinna być otwarta. Kurczę, to już końcówka odcinka. Udało ci się zebrać 3 z 3 jabłek. Zwiększy mi się maksymalne zdrowie. Opłaca się zbierać, no mieliście rację. Chodzić, eksplorować, zbierać. Wiadomo, wszystkiego nie znajdę, ale zawsze coś. Też są wariaty, którzy tą Łowcze, robią słyszę twoje zwierzę przed nami. 100%. Wiedziałem, że to dzik. Tutaj jeszcze coś po lewo było. O tu. Czy będę grał dalej? Dzisiaj raczej nie. Już wiesz, jakbym zaczął kolejny odcinek, to skończylibyśmy koło drugiej. No tak to czyli. Przygotuj się. Naciągniesz do piersi. Skóra dzika jest gruba. Trafiłem go, prawda? Zrobiłem co kazałeś, a strzała się odbiła. Czy ten dzik był magiczny? A jak uważasz? Nie przypominał dzików, które widywałem. Więc ruszaj za nim. Bądź czujny. Kolejni ludzie? Coś innego. Tych kruków jest 50. Niektórzy z nich to trudno umarli. W sumie warto, bo z takich kruków sobie pozabijam trochę przy okazji. Jak je zobaczę, to później mamy złoto za darmo. Jest tu też draugr. Musieli ze sobą walczyć. Akurat mogę tak. Tutaj. Przebiegł dołem. Jest dzik. Coś mi się wydaje, że to nie jest dzik. W sensie, że on się zmieni w coś. Dam radę. Łokieć w górę, mocny chwyt, spokojnie. Celność ponad szybkość. Tak! Nie skup go. Nóż, zgubiłeś, mordo. Chłopcze! Musimy go znaleźć. No cóż, drodzy widzowie, w tym momencie kończymy sobie kolejny odcinek, więc mam nadzieję, że wam się podobało. Naprawdę, ja się bawię super. Myślę, że wy też. Przynajmniej mam taką nadzieję. I tak, ciąg dalszy nastąpi. Oczywiście od poniedziałku do piątku o 8 rano odcinki na YouTubie. Więc dziękuję, zbijam piony i się żegnam. Elo.